Jedziesz w podróż i pakujesz do plecaka prezerwatywę, bo to będzie eksperyment na końcu świata. Będziemy próbować rozpalić ogień. To, ole, wlazłem. Normalnie już stopy nie czuję. Why they hunting for snow leopard in the mountain? Właśnie się dowiedziałem, że mój lot za dokładnie 10 dni, 11 dni został odwołany. O kurczę. Jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą mam właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. Kurde, chciałem wstawać. Czy wstawać nie chcę? Prysznic wezmę. Boże. Jak chcę wyjść z piwora i dostać. Zawsze jest problem z ramą. Nie wiadomo, po której stronie jest zamek. Jest siódma. Kurczę, ty na pewno o takiej godzinie nie wstajesz. O Jezu. W nocy zimno, ale zimno tak że no na... Ciężko na to pisać, że zimno. W sensie ciężko, cholernie zimno. W dzień cholera gorąco. O, coś piwora, które uciekło. Dobrze. Kolejny dzień, otwieram namiot. O Jezu, i zamek już się popruł. O matko. Nie urok, to... Nie powiem co. Był to Pakistańczyk przed namiotem, to bym się nie zdziwił. Na szczęście nikogo nie ma. Haha. Szczęście. O kurde. Widzicie ten zbiornik po lewej stronie? Tak, to jest właśnie mój prysznic. Mój shower. Oczywiście na golasa. No, nie mogę sobie pozwolić na kąpanie się w bieliźnie, której mam bardzo mało. Dobra. Trzeba ogarnąć. Trzeba trochę z brudu się wymoczyć. Czekajcie, gdzie my to postawimy? Kamerę. Kamerę postawimy tutaj. Ojej. Ja zawsze z pełną gębą nagrywam, ale jakoś tak wychodzi. Kiedy jedziesz w podróż i pakujesz do plecaka prezerwatywę, twoja dziewczyna się zastanawia, po co ci prezerwatywa, jakiej tam nie będzie. No i ty próbujesz jej wytłumaczyć. Ej, stara, bo to będzie eksperyment na końcu świata. Będziemy próbować rozpalić ogień. Bez użycia zapałek, tylko przy użyciu prezerwatywy. No i twoja dziewczyna zastanawia się, czy ty w ogóle nie postradałeś zmysłów. No i może i dobrze, może i źle. Dobrze. No ale mamy prezerwatywę. No i będziemy próbować rozpalić za jej pomocą ogień. Słońce, dziękuję, że jesteś.
Słońce jest? Woda? Jest. Więc spróbujemy. Teraz trzeba nazbierać trochę chrustu, żeby było co zapalić. Mam tylko jedną prezerwatywę, więc jedno podejście. Albo się uda, albo się nie uda. Teraz muszę znaleźć suchutkie drzewo do rozpalenia ognia. Kurczę, ale to coś mi tak nie pasuje. To jest to, czego szukamy. Proszę bardzo, suche. Druga kwestia, dużo jest, no jak się nazywa to, co wycieka z drzewa? Kurczę, no wyleciało mi ta soczewica? Nie. No, nie pamiętam. W każdym razie wiesz, o co chodzi. No, normalnie zaćma. Dobra, bierzemy trochę tego. Mamy trochę towaru. Spróbujemy. Stanowisko pracy będzie tutaj, nad jeziorem, które ma, mówił, że 7 kolorów. Ja bym powiedział, że więcej. Ale nie muszę się wspierać o to. Dobra, mamy drzewo. Trzeba to teraz połamać. Teraz trzeba z tego zrobić takie mniejsze kawałeczki, bo łatwiej jest rozpalić z czegoś takiego, niżeli z tego. Ale będzie beka, jak przyjdzie jakiś lokalny, a ja będę od prezerwatywy rozpalał ogień. No tego to jeszcze tutaj pewnie nie było. Do rozpalenia ognia będzie potrzebna woda, trochę drzewa, no i oczywiście gość specjalny, czyli prezerwatywa. W sumie pasante powinniście mi zapłacić za tak skomplikowane testy jak rozpalanie ognia. No dobra, śmiechem, żartem, zdejmę sobie sandały, bo do rozpalania ognia raczej sandały potrzebne nie będą. Otwieramy. W plecaku przeleżała dużo. I teraz musimy nalać tak wodę, żeby zrobił się taki balon. O kurde, widzę, że to będzie chyba bardziej skomplikowana akcja, niż mogłoby się wydawać. A to kurde, jak tego teraz, jak z tego, dobra. Jedna szansa. Szansa na sukces. Dobra, ale beka. Bo tego to jeszcze nie robiłem. Wybaczcie, że z różnych stron nie ma kamery, a mam tylko jedną. W sensie ujęcie może być nudzące, ale mam nadzieję, że wytrwacie. Mam jedną tylko w podróży kamerę. Pierwszy raz to robię. Ciężko jest skupić. Muszę tylko skupić światło w jednym punkcie. Jeżeli to mi się uda, to jesteśmy na wygranej pozycji. Od góry. Jakiś tam lokalny poszedł, ale chyba mnie nie zauważył, bo gdyby mnie zauważył, to nie wierzę, żeby nie przyszedł. Oni tutaj mają taką zmułę, że wszystko co inne to jest interesujące. W sumie nie ma co się dziwić. To obcokrajowiec z prezerwatywą napompowaną wodą, który próbuje rozpalić ogień. To jest interesujące. Powinien być taki jeden konkretny punkt. Kurde, widzę, że to potrwa chyba dłużej niż mi się wydaje. No dawaj. Mam nadzieję, że będziesz mieć zapalniczkę. Bo zabawa z tym nie jest łatwa. Drzewo musi nabrać temperatury. Jeżeli pójdzie dym delikatny, no to już z górki. Jest dym. O cholera. Ej, to faktycznie działa. Rozpalamy ogień od prezerwatywy z wodą. Niesamowite. Prawa ręka mi już puchnie. O kurcze. Po całym teście pękła. Jakim cudem, nie wiem. O Jezu. A zobaczcie, tutaj już widać, że się dymiło. Cholera. Mam tylko jedną. Gdzie to pękło? Jak to pękło? Czy z tego coś jeszcze można zrobić? O
O Jezuniu. Żeby jedno obok drugiego się przykleiło. No nie da się go zawiązać. Dobra, idziemy tak próbować. Przygotowani wszyscy? Dobra, próbujemy. O, teraz wydaje się wiązka być dobra. Jeśli to się uda, to jesteśmy w domu. Jeżeli to się nie uda, to nie jesteśmy w domu. Uwaga, coś... Au! Kolejny. Tak, tygiemny. Ale będzie widownia. Ciekawe, jak zareagują, jak się zapali. No, gorzej, jak się nie zapali. A tutaj już leży z 40 minut, tak, z tym balonem. Ty tego nie widzisz, bo ja to pewnie poprzecinam. Dobra, już kumpel tam za kamerą. Tego nie widać. Żebyście tutaj widzieli, jak to wszystko wygląda tak z zewnątrz. To normalny cyrk. O! Już po ptakach. No niestety. Eksperyment tym razem nieudany. Dziękuję za uwagę. Trzeba przejść rzekę na boso. As! Jaka zimna! O kurcze! To ole wlazłem. Normalnie już stopy nie czuję. Ole zimna! O kurde! Ekspozycja minutowa w takiej wodzie. O! Słońce! Nie! Górska rzeka. Tak jak tutaj przejść górską rzekę. Proszę bardzo. Widzicie tego jaka? Ten jak jest tutaj. Ja nie jestem w stanie wytrzymać w tej wodzie lodowatej dłużej niż 2 minuty. Patrzcie, on sobie stoi, chyba kubkę robi. Problem z lokalnymi jest taki, że narzekają, że na przykład w tym jeziorze nie ma ryb dużo. Bo tutaj są ryby, o, tam pływa. Zaraz pokażę. No, ale po pierwsze śmieci. Nie dbają o to, żeby turyści nie zostawiali po sobie śmieci. Numer 1. To w Pakistanie najbardziej mnie wkurza. No i numer 2 to, że łowią na potęgę. Później te ryby nie mają czasu, żeby się zregenerować. No i później się dziwią, że w ogóle ryb nie ma w jeziorze. No bo nie ma. No więc potrzebne jest tutaj sporo edukacji, żeby tych ludzi trochę ogarnąć. A takie miejsce, no to jest perła. To jezioro to jest taka perełka, która, kurczę, niestety, jeżeli turystyka lepiej się rozwinie, tą drogę skończył tutaj, asfaltowa będzie, no to może już się skończyć to jezioro. Po prostu może zniknąć. Zostanie zasyfione. This stone leopard was firstly captured at Suf Hunza sanctuary. Salam alaik. So 80 years? 80? 18. 18. 8. 8 years. 8 years. Okay. You thought 80 years. Yeah, 8. No. 8 lat, dobrze zrozumiałem. Loli. Her name is Loli. Her. So this is she. She is female. 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 Loli. Loli. Probably. Kona mein keh rahe. Come here, come on. Here. There is some food. Small cage. Come over here. This is actually the biggest in Pakistan, I think. I haven't seen this is bigger. Zobaczcie, to jest akcja
międzynarodowej organizacji, która zapewnia przetrwanie gatunkom na wyginięciu. No i tutaj są państwo, którzy się opiekują tą loli i tutaj coś tam sprzedają, żeby się utrzymać, żeby dorobić. O, jakiś kierownik tutaj idzie. So she's a 9 year. 9 year. Okay, but she's aggressive. No. She can go inside. He can go inside. Yeah, he tamed that leopard over 9 years. He said that at starting there were two kids, one male and another female. Okay. The male was sick and he was killed. Killed. Yeah, I love you. Biedny. Biedne zwierzę. Kurczę, przykro mi się robi, jak patrzę na takie rzeczy. She's scared about. Why they hunting for snow leopard in the mountain? Because they damage their cattle. These people have only their cattle to feed, and they are precious to them. That's why they are always killing these. Badi meherbani, badi meherbani. Kuch din bhi aa kisi tarah. Badi meherbani. Kasam. Not good. Let no. I scared. She is angry. She don't want to us here. Kurczę, jestem wkurzony. A dlatego, że właśnie się dowiedziałem, że mój lot za dokładnie 10 dni, 11 dni został odwołany z Pakistanu. Kurde, lipa totalna. Teraz muszę szukać miejscówki z internetem i z energią. Wszystkie baterie wyładowane. Nie mam nawet jak poszukać nowego lotu. A dopłata za nowy lot 600 zł i plus 12 godzin dłużej. Ojejku, koronawirus może mnie pocałować, wiecie gdzie, w 4 litery. W nogę. Kurde, lipa. Opa. Manderko, dzisiaj już u nas przespałem w hotelowym pokoju. Hotelowy pokój 30 mniej więcej złotych, czyli bardzo dużo jak na warunki pakistańskie, no ale już nie dałem rady szukać nigdzie indziej. No i oczywiście w takim pokoju możesz się spodziewać tego, że nie będzie posprzątane. Jak przyszedłem tutaj wieczorem, no to musiałem powiedzieć, żeby mi zmienili nawleczki, bo były po prostu po kimś wcześniej, więc trzeba uważać. No i bardzo często są popielniczki do palenia, to jest kurde najgorsze. Oczywiście wszędzie kurz, niepodkurzane, masakracja, jedna wielka toaleta, okej, spoko, woda jest. Najgorsze jednak jest to, że ci Pakistańczycy, oni tutaj żyją na suar i bardzo często plują, albo na przykład zasypiają z tym na suarem, bo wkładają go tutaj, no i później na przykład zobacz, jakie są plamy na prześcieradle. Proszę bardzo, tutaj. Tutaj, w ogóle nie da się tego doprać. No i wiesz, jak ktoś sobie śpi tutaj, no to mu z buzi leci. No i tak, to jest wymienione prześcieradło, czyste, a to jest niewymienione. Jest całe brudne i prawdopodobnie oni nie wymieniają tego, po mnie nie wymienią. Tak na 90% nie wymienią. Więc no te warunki pakistańskiego hotelu pozostawiają wiele do życzenia. No a prawda jest taka, że lokalni płacą tutaj mniej więcej 500 rupii za nockę. 500 rupii to jest jakieś tam 12 zł, no a ja muszę bulić 30. Oczywiście też da się targować, nie? Tylko że trzeba mieć czas, no i moc. Dobra, ja się zbieram, no jadę dalej. No, zobaczcie, kryształy soli z kopalni gdzieś tam pod Islamabadem, jedna z największych kopalni na świecie. Ale nie pamiętam, Holender, nazwy.
Ale bryły. No zobaczcie. Kumpel jest tym. Kumpel jest bosem. A ten drugi przyjechał coś kupić. Ten tłumaczył, ale nie, ten tłumaczył, że on pracuje u niego. A w sumie sam już nie zrozumiałem. Zobaczcie, jakie skałki. Takimi głazami przywożył w workach. Taki workach. Ale oni tyle i gabił nam. How many kg? Just it's a Pachona price is a 15 rupees, 20 rupees. Here is a 15 rupees. 15 rupees for 1 kilo kg. 1 kg. But they sell in the different villages at 20 rupees per kg. Yeah. Waży się na takich tych miskach obciążniki. Różne są. O, tam. Porządniejsze. Chłopaki. Do you want buy? Do you want buy? Dzięki. Okay. What do you want? Dzięki. 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 Jesteśmy u fryzjera. Zaraz będę tutaj ścinany i golony. Bo już trochę zarosłem. I głowa też zarosła. Tutaj kierownik zaraz... Afganemke? Ajman Sahar. Ajman. Ajman. Sahar. Ajman zaraz będzie tutaj ścinał. Ja muszę poczekać z 15-20 minut. Zobaczcie. Pakistańczycy tak dbają mocno o swoją fryzę. Zobaczcie, jak on się z pietyzmem czesze. A tu kolega foteczki wstryka. A kolega też. Salam aleikum. Salam. I can cut your hair. No, bro. No. It's the hair, the damn this, this is good. Yeah. But this not popular in Pakistan. Not popular. Not popular. Not long is not popular. Yes. Not yes. Yes. I am. Yeah, let's go. I like this piece. So sweet. Oh. Okay. Ale kumpel masuje. O kurczę. To jest, powiem wam, że mistrzostwo świata. Przez ten trzeci raz u fryzjera i goli brody w Pakistanie, tak mi się podoba. I to przez tam 40, przez 40 dni tylko. To jest 18 lat chłopak doświadczenia. 18 years. 18 lat doświadczenia. Już mi głowę ogolił, teraz wąsa. Wiecie, że można zamówić masaż i ziom pomasuje, ale nawet nie musisz zamawiać, bo i tak bez tego pomasuje. Wychodzisz normalnie jak nowonarodzony. Kumpel się znera na robocie. Thank you. Kurczę. O, dał ziom perfuma. Podkaził mnie. Ale poszło. O, kurde. Ale czuję się jak nowonarodzony. I think that I'm going